Zapraszam do René, centralnego miasta Brytanii. Jest to budynek Parlamentu Brytanii. Budynek ratusza. Naprzeciw budynku ratusza znajduje się reprezentacyjny budynek opery. Ten widoczek znajduje się wszędzie, w publikacjach, które reklamują René. W 209-tysięcznym mieście. Tym razem nie oglądałem co chwilę kościołów. O wiele bardziej tutaj podobały mi się kamieniczki. Takie dziwne. Powyginane, powykrzywiane. Prawdę mówiąc, ledwo stojące. Ale fajne. Katedra Świętych Piotra i Pawła. W dolinie rzeki Loara znajduje się mnóstwo zamków. Pierwszy, który postanowiłem obejrzeć, jest, czytając to po polsku, Ancenis. Został zbudowany jako rezydencja rycerska w końcu X wieku. Po ile w Ancenis kupuje się domy? No, od około 500 000 do 4 milionów złotych. Ten tu w prawym narożniku to taki mały zamek prawie. Hotel de Ville w tym miasteczku, czyli po polsku ratusz. W odróżnieniu od poprzedniego, ten zamek jest z czasów renesansu. To miasteczko jest inne, takie bardziej białe i też znajduje się nad Loarą w dolinie. Kolejny zamek. Dolina Loary to także winnice. W
27-tysięczne miasto Saumur także leży nad Loarą. Jak na obrazku. Miasto oczywiście posiada także zamek. Jeden z piękniejszych, jakie widziałem tutaj, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na wzgórzu, a u jego stóp miasto. Ten zamek niestety to już tylko ruiny, choć z zewnątrz wygląda okazale. Zamki czasami trafiają się co kilka kilometrów, tak jak teraz. Cztery kilometry dalej i kolejne piękne stare miasteczko. Łukasz jest na polowaniu. Kupuje magnesy. Nie kupuję, bo nie zbliżam. Piękne są te drobne uliczki. Tutaj poczta, ulica Balzaka, centrum historyczne z budynkami z XI wieku. No, ten rycerz ma z 80 cm. Zamek również znajduje się na liście UNESCO. Ostatnim dzisiaj zamkiem jest właśnie ten. Ten jest ładny, ma również wspaniałe ogrody. Tyle, że my przyjechaliśmy, jak było 5 minut do zamknięcia. Trzeba planować tak, żeby najpóźniej o 17 zdążyć. I w ciągu całego dnia ścigamy się z burzami. Z frontami burzowymi, które sobie chodzą dookoła nas. Zamków w Dolinie Loary jest ponad 300. Powstały w czasach średniowiecza i w czasach renesansu. W tym czasie nazywano Dolinę Loary oazą Francji i miejscem, gdzie kształtował się język francuski. Później stolica została przeniesiona do Paryża, a te zamki stały się letnimi rezydencjami. Czego się nie robi dla turystów. Nawet smoki wychodzą z okna. W Dolinie Loary nie tylko zamki zasługują na uwagę. Także miasteczka, wsie, miasteczka.
większe, mniejsze, poprzecinane winnicami. Zamek w Menars jest niedostępny. Żeby zwiedzić, trzeba się umówić przez telefon. To także most nad Loarą. Królewski Zamek Chambord, jeżeli dobrze to czytam. Staram się w tym filmie mówić raczej po polsku. Zwyczajnie nie znam francuskiego. Zamek Chambord w pełnej krasie. Jest otoczony fosą. Oraz znajduje się w parku, gdzie od wejścia musieliśmy pokonać 6 km. Zamek, mówiąc po polsku Chambord, po francusku Chambou, jest największym w dolinie Loary. Znajduje się 6 km od głównego nurtu przy jednym z dopływów. Został zbudowany w XVI wieku jako rezydencja dla królów na polecenie króla Franciszka I i Henryka II. I na pożegnanie wyszło słońce. 60 km dalej i Valence. Jak Łukasz żartuje w polskim dialekcie, golnij sobie. Przyjechaliśmy tutaj oczywiście dla tego zamku. Château de Valence. Jak widać, posiadłość jest bardzo duża. Miasteczka w Dolinie Loary są bardzo podobne do siebie. Miałbym poważny kłopot, gdybym nie czytał napisów. Miasteczko Montresor jest także niewielkie. Przyciągnął nas tutaj kolejny zamek. Ten na dodatek ma korzenie polskie. Zamek jest częściowo w ruinie, ale znajduje się tam również muzeum, a jest w posiadaniu potomków rodziny Rejów. Było to miasto królewskie, a zamek jest duży i okazały. I niestety tłumy turystów. Ten zamek, a w zasadzie należałoby powiedzieć pałac, jest zbudowany na wodzie.
Ta część zamku znajduje się nad tymi arkadami nad wodą. W Amboise, tuż nad brzegiem Loary, znajduje się ostatni zamek, który zamierzam oglądać. To właśnie ten. Aby zobaczyć ten przepiękny zamek w Amboise, pojechaliśmy na drugą stronę Loary. Widok niesamowity. Mnie się bardzo podoba. Głównym zabytkiem jest katedra. Katedra Saint-Julien.